Dzisiaj chciałem właśnie, tak jak już powiedziałem, może zakończyć już tą serię o tych decyzjach. Tylko przypomnę króciutko, że na początku mówiliśmy o tej podstawie każdej decyzji, którą podejmujemy, że tak naprawdę dla Boga ważniejsze jest to, kim mamy się stać, niż to, co robimy w ogóle. Bo my często jesteśmy tak zagonieni w tym, że chcemy ich i udowodnić coś, i robimy pewne rzeczy, a Bogu bardziej zależy na tym, żebyśmy stawali się podobnymi do Niego. Bo gdy będziemy tacy, jak On chce, żebyśmy byli, to będzie wpływać na wszystkie rzeczy, które robimy. Także mówiliśmy o tym, że to, kim mamy się stać, jest ważniejsze od tego, co w ogóle robimy. Potem następne kazanie to było o tym, by nabywać mądrości. A jak ważne jest to, żeby w naszym życiu, tak jak Biblia mówi, gdy podejmujemy decyzję, bo czasami jest tak, że my oczekujemy tego głosu z nieba, który nam przemówi i powie, co mamy robić, ale bardzo często Bóg nie przemawia w ten sposób, ale daje mądrość, żebyśmy podjęli właściwą decyzję. Dlatego tak jak Salomon powiedział, przebywaj z mędrcami, aby uczyć się, nabywać mądrości, aby uczyć się mądrości. Bo przebywanie z głupcami powoduje, że podejmujesz głupie decyzje. Dlatego mówiliśmy o tym, jak ważne jest to, żeby być mędrcami, żeby prosić Boga o mądrość, bo Bóg daje chętnie i bez powątpiewania, jak mówi Jakuba 1. No i w niedzielę mówiliśmy jeszcze o tym, żeby zaufać Bogu po drodze, że tak naprawdę, gdy podejmiemy decyzję i podejmiemy krok wiary, to żebyśmy zaufali Bogu po drodze, gdy idziemy. Że tak jak apostoł Paweł, który był ponaglany przez Ducha Świętego, żeby coś zrobić, i on to robił, wiedząc, że spotkają go przeciwności, że Duch Święty go przekonywał, że będą przeciwności, że będzie spotka się z opozycją. Ale jednak ufał Bogu w tym wszystkim. Bo on powiedział, o moim życiu nie warto nic mówić. Bo liczy się tylko Chrystus, liczy się Ewangelia. Dlatego my, dla mnie przynajmniej, jest to też tak cenne stwierdzenie, bo gdy ja podejmuję decyzję wiary, podejmuję krok wiary, to wiem, że tu nie chodzi o mnie, nie chodzi o moje życie, ale liczy się Chrystus i Jego Ewangelia. I to jest tak ważne, dlatego to jest to, co mówiliśmy do tej pory, a dzisiaj chciałem zakończyć, bo gdy już podejmujemy te kroki wiary, już podejmujemy decyzję z Bogiem, bo nabywaliśmy mądrości, bo przebywaliśmy z mędrcami, bo chcemy stawać się tak jak On, podobnym do Niego, to potrzebujemy czegoś jeszcze. To jest wiara, by rozpocząć. I to jest to, o czym dzisiaj chciałem się podzielić z wami. Także pomódlmy się jeszcze na początek. Panie, tak dziękuję Ci za to, że możemy teraz być tutaj w tym miejscu. I dziękuję Ci za te świadectwa tego, co Ty robisz w życiu ludzi, Panie. Dziękuję Ci za te pieśni, za Twoją obecność pośród nas. I prosimy Cię, abyś przemawiał teraz jeszcze do nas, Panie. Niech Twoje słowo wykonuje swoje dzieło, Panie, teraz. O to Cię, Jezu, prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen. Wiecie, zatytułowałem to, że wiara, by rozpocząć, bo tak naprawdę, by gdzieś dojść, to musisz podjąć pierwszy krok. I musisz zostawić coś za sobą. Gdy idziesz gdzieś, to coś zostawiasz za sobą. I tak naprawdę krok w kierunku powołania do tego, do czego Bóg Cię powołuje, to jest krok od poczucia bezpieczeństwa, od tego, do czego się przyzwyczailiśmy, od tego, w czym nam jest wygodnie, od tego, co tak naprawdę już czujemy się komfortowo w tym. I nagle Bóg przychodzi i mówi, tak jak mówiliśmy w niedzielę, ten Duch ponagla nas i mówi, idź do Jerozolimy. Tak jak powiedział to Pawłowi. Mimo, że ten sam Duch, który go wysyłał do Jerozolimy, przekonywał go, że spotkają go tam różnego rodzaju przeciwności. Opozycja. I nie będzie to droga usłana różami. Dlatego, wiecie, ja myślę w ten sposób, że droga taki w kierunku powołania, gdy podejmuję krok w kierunku Bożego powołania, to oddalam się od czegoś, z czym było mi wygodnie. Zostawiam coś, co tak naprawdę dawało mi poczucie bezpieczeństwa. Już nie mogę ufać temu, co sobie zbudowałem w życiu, temu, do czego się przyzwyczaiłem, ale teraz muszę zaufać komuś innemu niż sobie. I to jest coś tak cennego. I wiecie, ja myślę, że
Jest takie coś, co bardzo często ludzi powstrzymuje przed tym, żeby podjęli ten pierwszy krok. To jest właśnie ten start. Start, ten lęk, że jejku, ale ja nie wiem, co tam będzie. Ale ja nie wiem, co mnie czeka za zakrętem. Boże, Ty chcesz, żebym tam poszedł, ale powiedz mi, co tam będzie. Podaj mi szczegóły tego, co się będzie działo. Ale Bóg często nie daje nam szczegółów, bo nie jesteśmy gotowi na szczegóły. Dlatego, wiecie, ja myślę, że musimy nauczyć się tego, że ten start jest tak kluczowy, bo bardzo często ten start powstrzymuje nas przed tym, żebyśmy to gdzieś doszli. I tak naprawdę nigdy nie skończysz czegoś, jeżeli tego nie zaczniesz. Musimy coś zacząć w naszym życiu, zrobić ten pierwszy krok, mieć tą wiarę, żeby rozpocząć to, do czego Bóg nas powołuje. Wiecie, jest taka historia pewnego człowieka, którą czytamy w Starym Testamencie, to jest Nehemiasz, jeden z ulubionych bohaterów. Przemek mówi, że to jest jeden z jego ulubionych bohaterów biblijnych, ale to jest ciekawy człowiek. Wiecie, bo Babilończycy zniszczyli świątynię, zniszczyli mury, zniszczyli miasto, wzięli Izraelitów w niewolę. I oni byli tam w niewoli. I po około ponad 100 latach nagle się okazuje, że resztka wraca, aby odbudowywać mury. I czytamy o tym w Nehemiasza. Bóg powołuje właśnie tego człowieka, Nehemiasza, i daje mu takie nieprawdopodobne brzemię za tym, żeby pojechać i odbudować mury Jerozolimy. I czytamy o tym w Nehemiasza, w pierwszym rozdziale od 2 do 4 wersetu, gdzie jest powiedziane: przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i w pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. I tu jest to, co Nehemiasz, jak zareagował na tą wieść. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, prosząc i modląc się przed Bogiem niebios. Bóg daje brzemię Nehemiaszowi, który usłyszał coś. Usłyszał o pewnej potrzebie, która była. I to brzemię to było coś takiego. Ja myślę, że w naszym życiu jest podobnie, gdy widzisz i mówisz: to nie jest okej. To nie jest w porządku. Tak nie powinno być. Ktoś musi coś z tym zrobić. Dlaczego nie ja? I to dlaczego nie ja, to jest kluczowe w tym miejscu. Bóg daje brzemię. I to brzemię jest bardzo często tym pierwszym krokiem, tym początkiem tego powołania, w którym zaczynamy kroczyć z Bogiem. Gdy czuję takie brzemię, czuję to, że Bóg położył coś na moim sercu, widzę to wszystko i nie mogę spokojnie jakby sobie przejść do porządku dziennego z tym, co widzę. I mówię: coś trzeba z tym zrobić. Boże, oto jestem. Możesz posłać mnie, użyć mnie. Wiecie, ja czasami tak sobie myślałem, że my, gdy Bóg daje nam takie brzemię, gdy widzimy pewną rzecz i myślimy: coś musi coś z tym zrobić, ale od razu się pojawiają takie myśli: no ale co ja mogę, kimże ja jestem, co ja to po prostu jestem za słaby, nic nie zmieni to, że ja coś zrobię. Ale powiem Ci, ja nauczyłem się jednej rzeczy. Może nie zmienisz całego świata, ale dla jednej osoby może cały świat się zmieni, gdy Ty staniesz w tym powołaniu. Gdy Bóg położy Ci coś na sercu i Ty pójdziesz w tym powołaniu i dotkniesz się jakiejś osoby, i ta osoba, dla niej cały świat się zmieni. Może nie zmienisz całego świata, ale możesz podjąć jeden krok w kierunku powołania i życie ludzi może się zmienić.
Ja tak myślałem o Nehemiaszu. To jest ciekawe, ciekawe, bo on dzisiaj, gdybyśmy szukali kogoś, kto miałby pojechać, mieć takie brzemię i pojechać, odbudować mury, to podejrzewam, że Nehemiasz nie byłby pierwszym wyborem. On nie był żadnym budowlańcem, ani podwykonawcą. No na budownictwie pewnie się za bardzo nie znał. Tak naprawdę jego praca to był podczaszym. A podczaszy jego praca polega na tym, że próbował jedzenie z królewskiego stołu. Można powiedzieć, wow, jaka świetna praca. Chciałbym mieć taką pracę, gdzie mi jeszcze będą płacić za to, że będę próbował jedzenie z królewskiego stołu. Niekoniecznie. Niekoniecznie chciałbyś taką pracę. Bo podczaszy próbował jedzenie z królewskiego stołu, sprawdzając, czy na przykład nie jest zatrute. Czy król się nie otruje jedząc takie jedzenie. I taki podczaszy, gdy próbował jakieś jedzenie i nagle padł, to król wtedy mógł sobie pomyśleć, aha, czas zmienić dietę, albo kucharza, albo coś, bo tego jedzenia raczej nie powinienem jeść. Nie? Także on, Nehemiasz, no, nie był budowlańcem. Był człowiekiem, który na budownictwie wiele się może nie znał, ale Bóg dał mu brzemię. I to, co on robi z tym brzemieniem, jest nieprawdopodobne. On nie zamyka oczu, nie udaje, że tego nie widzi, nie mówi, a pastorze, widzisz, trzeba coś zrobić, zrób to. Nie? Często tak słyszę taki głos, pastorze, może byśmy zrobili to, nie? Czyli inaczej zrób to, pastor. Nie, jeżeli Bóg ci daje jakieś brzemię, Bóg daje ci powołanie, to może dlatego, że chce ciebie użyć w tym. Ale możesz powiedzieć, ale ja się nie nadaję, ja nie mam odpowiedniego wykształcenia, nie mam odpowiedniego przygotowania. Jeszcze jeżeli Bóg daje, Bóg powołuje, to on też zaopatrzy. On też da chcenie i wykonanie. I to, co właśnie Nehemiasz robi, jest nieprawdopodobne, bo to, po pierwsze, on przychodzi z tym do Boga. Czuje to brzemię, widzi to wszystko, widzi tą potrzebę i z tą potrzebą przychodzi do Boga. I czytamy o tym od 4 do 11 wersetu, gdzie właśnie jest powiedziane, że gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, prosząc i modląc się przed Bogiem niebios tymi słowy. Ach, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niech Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twojego sługi, którą ja znoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi swojemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swojemu słudze, powiadając, jeżeli Wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę Was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zabiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niech Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi i modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem podczaszym królewskim. Nehemiasz modli się, prosząc Boga o prowadzenie. Mój Boże, potrzebuję Ciebie. Ty widzisz, gdzie jest ten naród. Widzisz nas wszystkich. Potrzebujemy Ciebie. Wiecie, to jest ciekawe, że Nehemiasz nie przychodzi i nie mówi, o zobacz Boże, jaki wspaniały jestem, ja sobie dam ze wszystkim radę. Nie, on mówi, potrzebuję Ciebie. Jestem tylko podczaszym królewskim. I Nehemiasz wie, że potrzebuje Boga i dlatego zwraca się do tego, który ma moc dokonać tego wielkiego dzieła, do którego zostaje powołany. Ty jesteś Bogiem wszechmocnym. Ja może jestem podczaszem, ja może wiele nie znam się na tym, ale Boże, chcę Tobie zaufać. Tak jak 2 Kronik 16,9, to jest ten piękny werset, gdzie jest powiedziane, że gdyż Bóg wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Ja jak myślę o tym wersecie zawsze, to widzę tak po prostu tak Boga, który patrzy
po całej ziemi i szuka ludzi, którzy szczerym sercem są oddani Jemu i chcą w tym powołaniu, mają to brzemię i chcą pójść w tym powołaniu. I Bóg wzmacnia tych ludzi. Wiecie, ten werset jest powiedziany o królu Asie, gdy czytam jego historię, który wcześniej, na początku swojego życia, gdy wojska atakowały go, siła wroga była przerażająco większa niż w ogóle on byłby sobie w stanie poradzić, to wołał do Pana i Pan dał mu zwycięstwo. Pan wzmocnił go, bo był szczerym sercem przy nim. Ale później król Asa pomyślał, gdy inni wrogowie zaatakowali, pomyślał sobie, zwrócę się do sprzymierzeńców, poszukam sprzymierzeńców wśród królów obok siebie i może sobie poradzę z wrogami. I Bóg powiedział mu, wiesz co, postąpiłeś głupio. Bo zobacz, ja dałem ci zwycięstwo, ja wzmocniłem cię, gdy ty widziałeś, że jesteś bezsilny wobec tych wojsk wszystkich, ale wołałeś do mnie, ja ci dałem zwycięstwo. Ale gdy szukałeś pomocy wśród ludzi, naturalnymi sposobami chciałeś walczyć z tym, to nie było mądre. Dlatego, wiecie, ja myślę tak o Nehemiaszu, który był podczaszym, zwykły podczaszy, ale mimo wszystko miał to brzemię. Mówi, Boże, Ty widzisz to, te zniszczone mury, widzisz to wszystko. Potrzebujemy Ciebie, Boże. I to, co robi Bóg przez Nehemiasza, to jest taka lekcja dla mnie. Tego, jak Bóg dokonuje wielkiego dzieła przez zwykłego człowieka. I wiecie, dla mnie to jest ciekawe, bo czasami myślimy wielkie dzieło za Bogiem, że to jest coś takiego potężnego, gdy głosimy dla setek tysięcy ludzi. Nie. Każde powołanie, w którym Ty podejmujesz krok wiary, to jest wielka rzecz. Każde powołanie. Dlatego nie umniejszaj swojego powołania, tego, do czego Bóg Cię powołuje, bo myślisz, ale to jest tylko jakieś takie zwykłe coś, takiego małego, nic nieznaczącego, a tamci głoszą na stadionach. Nie, każde powołanie jest bardzo ważne w oczach Bożych, bo to jest powołanie, które On Tobie dał. I On widzi potrzebę, Bóg wiedzi, jaka jest potrzeba, daje to brzemię i daje też wykonanie tego. To, co Nehemiasz robi, coś, czego ja się uczę, to jest to, że on zaczyna od małego kroku. Zaczyna od czegoś małego. To nie jest tak, że on już wszystko, zanim wyruszył, to już wszystko jest przygotowane. Nie. Krok po kroku. Wiecie, tak jak w Zachariasza jest w 4 rozdziale taki historia tego, jak odbudowywana jest świątynia. I to jest ciekawe, bo tam w 10 wersecie jest powiedziane, żeby nie gardzić dniami małych początków. Tymi małymi rzeczami, małymi krokami, które podejmujemy w Bożym powołaniu. I tam jest, tam jakby prorok Zachariasz mówi o, tam czytamy o Zorobabelu, który był bardzo ciekawym człowiekiem, był urodzony w niewoli babilońskiej, ale i to w 6 wieku przed Chrystusem to się działo. I gdy Persi pokonali Babilonię, to wtedy Izraelici mogli wrócić do Jerozolimy. I on był na czele jednej z tych pierwszej grupy przesiedleńców, Zorobabel, które prowadzono z powrotem do Jerozolimy. I on zobaczył te wszystkie rzeczy, w jakim stanie to wszystko było i pomyślał, musimy odbudować świątynię. Trzeba zająć się świątynią Bożą. I co jest ciekawe, gdy tylko zaczął odbudowywać świątynię, to co się pojawiło? Opozycja, przeszkody. Gdy idziesz w Bożym powołaniu, zawsze będzie opozycja, zawsze będą jakieś przeszkody. I tak było w przypadku Zorobabela. I te przeszkody sprawiły, że na 20 lat dzieło zostało wstrzymane. I nie budowali świątyni. Przez 20 lat. Ale później właśnie Bóg przychodzi z tym słowem od proroka Zachariasza. I to jest w Zachariasza właśnie w 4 rozdziale od 6 wersetu. Posłuchajcie tych słów. Wtedy on powiedział, mówiąc do mnie, takie słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro, wobec Zorobabela? Staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków cudny, cudny. W innych tłumaczeniach jest słowo łaska, łaska. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go. I poznacie, że Pan zastępów
posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Wow! Wiecie, to jest nieprawdopodobne. Być może na 20 lat wstrzymano pracę, ale Bóg nie zrezygnował. Gdzie przeszkody, różne góry, przeciwności przed nami. Gdzie w Bożym powołaniu, tutaj w tym fragmencie czytamy, kimże Ty jesteś górą? Jaką ty jest, kimże Ty jesteś w ogóle? Wobec Zorobabela, wobec tego, co, do czego Bóg go powołuje. Gdy Bóg z Tobą skończy, będziesz jak równina. Po prostu Bóg rozprawi się z tymi wszystkimi rzeczami. Bo to nie dzięki sile, dzięki mojej inteligencji, dzięki moim jakimś możliwościom, ale dzięki Duchowi to się stanie. Bóg jest tym, który to robi. Dlatego ja myślę, że bez względu na to, jak wygląda sytuacja w Twoim życiu, w moim życiu, jakkolwiek to by nie było, to musimy wiedzieć, że Bóg nigdy nie zaczyna czegoś, czego nie mógłby skończyć. I to jest Filipian 1,6. Może mieć tą pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Bo ten Bóg nigdy nie zaczyna czegoś, czego nie mógłby skończyć. I to jest nieprawdopodobne, bo On chce widzieć, że po prostu my podejmiemy ten pierwszy krok. Zrobimy ten pierwszy krok. Będziemy mieć tą wiarę, żeby zrobić pierwszy krok w tym Bożym powołaniu. Wiecie, nie wiem, czy ktoś z was widział małe dziecko, które się uczy chodzić. Pamiętam nasz syn Dawid, który pierwsze kroki swoje stawiał na konferencji w Gdańsku wtedy było. No to nie wiem, czy widzieliście, ale takie dziecko, jak stawia swój pierwszy krok, jak idzie, to wygląda to jakby, jak czasami widać kogo, kto jest na niezłej bani, że tak powiem. Idzie i tak się kiwa. I tego. To wygląda dosyć ciekawie. Ale co się dzieje, gdy stawia pierwszy krok? Rodzice są szczęśliwi i kibicują. A jak upadnie, to co, rodzice krzyczą na to dziecko, że upadło? Nie, zachęcają i dawaj, jedziesz dalej i tak dalej. Próbują wszystkim siłami, żeby kolejny krok to dziecko postawiło. I kolejny. I tak to jest. Wiecie, i tak, dlatego ja tak myślę sobie, że właśnie w tym Bożym powołaniu jest często tak, że my możemy być jak to małe dziecko. Nie wiemy, co się dzieje, co nas czeka, co tam się będzie działo, jak to się uda. Szukamy możliwości, ale Bóg mówi, nie, to nie dzięki sile, nie dzięki mocy, ale dzięki mojemu Duchowi to się stanie. Po prostu zrób pierwszy krok. Może nie znasz szczegółów tego, co się będzie działo, ale możesz postawić pierwszy krok. Tak jak tutaj w Nehemiasz, w drugim rozdziale, od 17 do 18 wersetu, on mówi w ten sposób. Natomiast obecnie rzekłem do nich, wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że to Jeruzalem jest spustoszone, a jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I odpowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy. I przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Nehemiasz mówi, chodźcie, po prostu zróbmy to. Zróbmy ten krok pierwszy. Zacznijmy odbudowę. Może widzimy tylko gruzy, może widzimy, że wszystko jest nie tak, jak powinno być. Tak jak tutaj czytaliśmy na początku, że wszyscy byli w pohańbieniu, w wielkiej biedzie, bo mury były rozwalone. Ale wiecie, jest czas, żeby zacząć odbudowywać. Zróbmy ten pierwszy krok. Wiecie, i gdy czytamy całą tą księgę, widzimy, że na koniec ten mur został odbudowany. Ale jak to było? Gdybyśmy tak popatrzyli na tą całą historię tak od tyłu, to widzimy odbudowany mur. Ale widzimy później, wcześniej, co poprzedzało ten odbudowany mur? Ciężka praca. Jeszcze wcześniej widzimy, że budowniczowie mieli w jednej ręce narzędzia do budowy, a w drugiej ręce broń do obrony przed atakami. Jeszcze wcześniej, co widzimy? Widzimy, że Nehemiasz zachęca wszystkich do budowy, że ktoś stawia pierwszą cegłę, potem kolejną i potem kolejną.
Widzimy Nehemiasza jeszcze wcześniej, który chodzi po nocy, ogląda wszystko, planuje zobaczyć co i jak. Potem jeszcze wcześniej widzimy Nehemiasza, który przychodzi do króla i rozmawia z nim na ten temat. A jeszcze wcześniej widzimy Nehemiasza, który po prostu ma brzemię. Który ma po prostu brzemię. Zaczynać się od czegoś takiego, co Bóg kładzie w nasze serce i mówi, widzisz to? To nie jest w porządku. Coś trzeba z tym zrobić. Może ty jesteś tą osobą, która powinna coś zrobić. Krok za krokiem. Dlatego, wiecie, ja tak myślę, że coś, czego Bóg mnie uczy, to jest to, że być może nie musisz mieć wiary, aby ukończyć coś. Wystarczy, byś miał wiarę, by rozpocząć. Żeby zrobić ten pierwszy krok. No wiecie, bo czasami myślimy o jakieś wielkie dzieła, które moglibyśmy robić i tak naprawdę patrzymy, Boże, daj mi wiarę, żebym te wielkie dzieła dokonywał. A mówi, ale ja Ci dam wiarę na ten pierwszy krok. A potem dam Ci wiarę na kolejny krok. Dam Ci wiarę, żebyś przyszedł z tym brzemieniem do króla. Potem dam Ci wiarę, żebyś poszedł, zobaczył to wszystko i zaplanował. Potem dam Ci wiarę do tego, żeby zachęcać innych ludzi. Potem dam Ci wiarę do tego, żeby powołać ich do tego, żeby odbudowali, kładli jedną cegłę za drugą. Potem dam Ci wiarę, żeby się przeciwstawić tym, którzy stawiają Ci opór. I tak dalej, i tak dalej. Wystarczy, żebyśmy mieli wiarę, żeby zrobić ten pierwszy krok. Po prostu pierwszy kamień. Wiecie, gdy my przyjeżdżaliśmy do Warszawy, razem cała nasza rodzina, ja tak sobie uświadomiłem ostatnio, że miałem 25 lat, jak przyjeżdżałem do Warszawy. Na misję. Ja nic nie wiedziałem wtedy. Do dzisiaj nic nie wiem, ale wtedy widziałem jeszcze mniej. Przyjechaliśmy na misję do Warszawy, a wtedy nie było tutaj pastora w Warszawie, w naszym kościele. Pamiętam te nabożeństwa pierwsze, które się w środowo odbywały w naszym domu, gdzie jeszcze mieliśmy takie malutkie mieszkanko, 30 parę metrów, dwa pokoiki i tam przychodzili jacyś ludzie, zapraszaliśmy i tam mieliśmy nabożeństwa. Wiele nie wiedzieliśmy. A w niedzielę nabożeństwa były w szkole się odbywały. I to jeszcze pamiętam to w sali biologicznej, gdzie na szafkach stały takie w słoikach jakieś takie okazy różnego rodzaju. To było szalone, co my robiliśmy. Ale zanim przyjechaliśmy do Warszawy, to raz w miesiącu staraliśmy, przynajmniej ja, przyjeżdżać do Warszawy tutaj na ewangelizację, spotykać się z ludźmi, rozmawiać z ludźmi. Krok za krokiem. Wiele nie wiedzieliśmy. I dzięki Bogu, że Bóg nie pokazywał nam tego, co się będzie działo przez te 20 parę lat, które już tutaj jesteśmy. Ale dawał nam wiarę na kolejny krok, jeden za drugim. Co zrobić? Jak? I tak dalej. Wiecie, ja nie mówię czegoś takiego, że nie powinniśmy mieć wielkiej wizji. Powinniśmy mieć wielką wizję, ale powinniśmy w tej wielkiej wizji nauczyć się, jak podejmować małe kroki, jeden za drugim. Zacznij od małych kroków. Nie gadź dniami małych początków. Może dzisiaj coś Ci się wydaje małe. Może to małe mieszkanko gdzieś tam na ulicy Czerniakowskiej. A po prostu, co to było za mieszkanie? O matko. Ale dzisiaj, jak patrzę na to, co dzisiaj się dzieje, co Bóg zrobił przez te lata, myślę sobie, wow, dzięki Bogu za to, że nie zrezygnowaliśmy. Że byliśmy wierni. Potrzebujemy wiary, by podjąć ten pierwszy krok. Zaufać Bogu i powiedzieć, Boże, po prostu prowadź. Chcę ufać Tobie. Daj mi wiarę na każdy kolejny krok. A gdy już podejmiesz ten krok, gdy już podejmiesz ten pierwszy krok, to wiecie, co jest kolejna rzecz, którą możesz zrobić? Oczywiście, podjąć kolejny krok. Następny. Wiecie, Nehemiasz o tym mówi właśnie od 19 wersetu, gdy mówi, gdy Sanbalat, Choronita i Tobiasz, sługa amonicki oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, że odbudowują, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc, cóż wy tu wyczyniacie? Czy buntujesz się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałem tak. Bóg niebios poszczęści nam. My zaś, jego słudzy, zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. Po prostu podjęliśmy pierwszy krok,
I pomimo tego, co wy sobie możecie mówić, myśleć o ten, na ten temat, jakkolwiek byście próbowali nam przeszkadzać, my podejmiemy kolejne. Nie odpuścimy. Wielkiej pracy się podjęliśmy, nie zejdziemy z tych murów, będziemy tam budować, będziemy działać. Ja, wiecie, tak jeszcze jeden taki przykład, gdy, pewnie wiecie, ja prowadzę takiego wideobloga, który się nazywa Nocny Maciek. Ja pamiętam, jak Bóg mi położył to na sercu, tą wizję, żeby coś takiego robić. I to było, ja wiem, z 8 miesięcy, 9 miesięcy temu. I tak myślałem, nie ma nic do stracenia, coś trzeba robić. Zacząłem to robić. I po drodze nie było łatwo czasami. Dzisiaj już jest prawie 100 odcinków tam nagranych, gdzie można to oglądać. Ale wiecie, może coś niewielkiego, może coś małego, ale ludzie zaczęli pisać, nawet dzwonić. Dzisiaj mamy nawet jedną osobę w kościele, która słuchała tego, widziała to. I to była taka ciekawa historia, bo ona zadzwoniła do kogoś i mówi, słuchaj, wiesz co, takie coś słuchałem w internecie, jakiś taki nocny macie, jakiś wideoblog, bardzo mnie to zbudowało. A osoba, do której zadzwoniła, mówi, a przecież to jest pastor z naszego kościoła. I zadzwoniła do mnie i chciała się spotkać, porozmawiać i dzisiaj jest z nami w kościele naszym. Wiecie, Bóg używa takich rzeczy po prostu krok za krokiem. Bądź wierny w tym, co Bóg ci kładzie na sercu. Cegła za cegłą. Bo na przykład codzienne czytanie Biblii, ja wiem, jest wiele opozycji w tym, żeby to robić. Ale bądź wierny w tym. Zacząłeś, to weź kolejny krok. Potem kolejny. Jeszcze kolejny. Wiecie, jaki jest efekt tego, w ciągu 52 dni odbudowali mury. Ale zaczęło się od tego, że postawili pierwszy krok, pierwszą cegłę. Wiecie, ja wierzę w to głęboko, gdy Bóg ci powołuje, daje ci takie brzemię i ty wierny Bogu zrobisz ten krok, a potem zaufasz mu i zrobisz kolejny i potem kolejny, to wiecie, myślę, że po pewnym czasie my i ty zobaczycie, jak wielkich rzeczy Bóg może dokonać w naszym życiu, w życiu każdego z nas. Od rzeczy, które zaczynają się od małych, drobnych spraw. Nie gardźmy dniami małych początków. Bo tak jak Galacjan 6:9 mówi, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Wiecie, nie ustawaj. Bóg kładzie coś na twoim sercu. Zrób ten krok. Podejmij wyzwanie. I Boże, nie zamykam oczu na tą potrzebę, nie udaję, że tego nie ma, ale po prostu nie będę szukał kogoś innego, kto mógłby to zrobić. Po prostu, Boże, położyłeś coś na moim sercu. Daj mi wiarę, żebym mógł to robić. Żebym podjął ten krok. A zobaczysz, w odpowiednim czasie będziesz rządzić, zbierać bez znużenia. I zobaczysz, jakie wielkie owoce Bóg ci da tego, że byłeś wierny Jego powołaniu. Dlatego módlmy się o tą wiarę, by rozpocząć, bo żeby coś rozpocząć, coś zakończyć, trzeba rozpocząć. Panie, tak dziękujemy ci za twoje słowo i za to, że twój duch kładzie nam na sercu tak wiele rzeczy i prosimy cię, abyś dał nam takie brzemię i takie pragnienie, aby uchwycić się tego, co ty stawiasz nam, Panie. Dziękuję ci, Panie, za to, że możemy w naszym codziennym życiu uczyć się tego, jak ufać tobie. Krok po kroku. Idąc w tym powołaniu, które ty masz dla nas. Panie, naucz nas tego, jak trzymać się tych pragnień serca, tych pragnień wiary, które kładziesz w nasze serce. Abyśmy nie rezygnowali. Abyśmy po prostu, Panie, wytrwale szli w tym powołaniu i nie ustawali. O to cię, Jezu, proszę. W twoim świętym imieniu. Amen. Wiecie, pozwólcie, tak jeszcze teraz, jak się modlimy, jeden przykład jeszcze tylko wam powiem. Jak ważne jest to, żeby się modlić i wytrwale się modlić o pewne rzeczy. Nie wiem, czy jesteście ubłogosławieni naszą grupą uwielbieniową? Ja bardzo. Ale pamiętam takie czasy, gdy tylko Renia stała tutaj z gitarą i śpiewała. I to było wszystko. Ale Renia się modliła. Modliła się, Boże, daj nam grupę uwielbieniową, ludzi, którzy będą się mogli
będą mogli wspierać i wielbić Ciebie. Na początku Bóg powołał naszych synów. Jednego na gitarze grał, drugi grał na perkusji. Potem Bóg zaczął przyprowadzić kolejne osoby. Przemek dołączył, inni, kolejny. Aż w końcu, ale Renia zawsze ciągle nie ustawała i modliła się. Boże, Ty wiesz, jak bardzo pragnęłabym, żeby było pianino, żeby fortepian, żeby ktoś grał na klawiszach. I modliła się. I Bóg przyprowadził Anię i Szymona i Asię. I to nie tylko Anię, która jest profesorem muzyki fortepianu, ale też Szymona, który jest trójcielem i fortepian. I Asię, która pięknie gra. Wiecie, to jak w tym wersecie jest, nie ustawajmy w tych modlitwach, w tych pragnieniach serca, tym, co Bóg kładzie nam na sercu. Bo we właściwym czasie bez znużenia będziemy żonić. Będziemy widzieć, jak Bóg wielkie rzeczy czyni. Gdy będziemy wierni w tym i będziemy w krokach podejmowali jeden krok za drugim. Będziemy się wytrwale modlić i nie rezygnować. Jak to jest cenne, jak to jest ważne. Amen.